Adam Kaźmierczak, prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, jest naszym gościem. Witam, panie prezesie. Witam wszystkich. Okazja chyba jasna: w Łodzi będą odbywać się mecze piłkarskich Mistrzostw Świata, zespołów do lat 20. Bardzo ważne spotkania, bo na stadionie przy Piłsudskiego. Będzie mecz otwarcia i mecz finałowy, czyli klamrą te mistrzostwa zostaną spięte właśnie tutaj. A być może także będą mecze na pewno jednej grupy, czy polskiej. To o tym się pewnie za chwilę dowiemy, czy jeszcze tego nie wiemy. Ale najpierw pytanie, które pewnie nurtuje także naszych słuchaczy. W kolejności ważności ta impreza w takiej kategorii FIFA, to na którym miejscu jest? W rozgrywkach pod auspicjami FIFA jest to, jest to druga impreza na świecie. Także myślę, że ogromny sukces Łodzi, ogromny sukces Polski, na pewno rola prezesa Bońka, ale też co jest ważne, od początku pełna akceptacja ze strony władz Łodzi, bo to nie jest sprawa, która rozstrzygnęła się dzisiaj. Oczywiście. W koniec zeszłego tygodnia ta decyzja FIFA o przyznaniu Polski organizacji tej imprezy. Natomiast wszystko, co związane z aplikacją miasta, to jest y, październik zeszłego roku. I to wtedy te pierwsze zabiegi doprowadziły do tego, że, że ta impreza będzie w Łodzi. I to, co pan powiedział, no, duża rzecz to to, że będziemy mieli mecz otwarcia i finał, czyli to wszystko, co rzeczywiście ludzi interesuje przy każdej dużej imprezie. I w mojej ocenie, takie postrzeganie tych mistrzostw świata w Polsce będzie przez pryzmat Łodzi, jako tego miasta organizatora. I to jest ogromny sukces. A... To, co pan wspomniał o, tym, o tych meczach grupowych. No, ja oficjalnie nie mogę tego powiedzieć, natomiast co do zasady, w meczu otwarcia zawsze gra gospodarz. Ale czy pozostałe mecze polskiej reprezentacji mają szansę kibice w Łodzi oglądać? Czy no i... jednak jakaś sprawiedliwość być musi i także w innych miastach Polaków? No ja myślę, że, że te, te jednak yy, względy logistyczne decydują o tym, że yy, mecze grupowe odbywają się w yy, tym jednym miejscu. Jest jeszcze jedna sprawa, no prezes Boniek jest zwolennikiem koncepcji sześciu miast głównych i sześciu miast satelickich i jeżeli udałoby się przekonać władze FIFA do przeprowadzenia turnieju w takiej formule, no to wtedy jest o tyle łatwiej, że mamy do dyspozycji jeszcze obiekty w Bełchatowie, gdzie najprawdopodobniej Udało się oczywiście przy modernizacji tego obiektu i dostosowaniu do pewnych wymogów, które no, warunkują przeprowadzenie imprezy na takim poziomie, abyśmy na terenie województwa łódzkiego gościli jedną grupę, najlepiej jakby to była grupa z udziałem Polskiej Reprezentacji. No to na pewno byłoby najlepsze, ja tylko wspomnę, że oprócz łodzi mecze grupowe będą się jeszcze odbywać w Bydgoszczy, Lublinie, Gdyni, Tychach i Lubinie, być może jeszcze w sześciu innych miastach, ale tego tak do końca nie wiemy. Czy przyznanie Polsce organizacji jednak bardzo poważnego turnieju, to jest także pokłosie tego, że udało się bardzo Mistrzostwa Europy Euro 2012, potem także Mistrzostwa Europy Drużyn Młodzieżowych, no i teraz Mistrzostwa Świata. No, to wizerunek, miał wizerunek polskiej piłki uległ diametralnej poprawie, bo jeszcze pamiętam... Ale organizacyjny, czy także sportowy? No myślę, że, że zaczęliśmy od tego wizerunku organizacyjnego i potem jeszcze do tego wszystkiego doszedł zarówno eksportowy. No sukcesy reprezentacji nakazują wszystkim na świecie już inaczej traktować naszą reprezentację. My w tej chwili jesteśmy godnym sparing partnerem dla najlepszych drużyn, nie tylko europejskich. Chcą z nami grać i to już nie jest tak, jak było kiedyś, że my musieliśmy tym przeciwnikom za to płacić, żeby rozegrali mecz z reprezentacją polskim. My w tej chwili jeszcze za to może wielkich pieniążków nie żądam od przeciwników, natomiast już nie musimy płacić jakichś horrendalnych sum za to, żeby jakaś reprezentacja chciała z nami zagrać. To po pierwsze, no po drugie, efekt euro, czyli, czyli obiekty. Skok infrastrukturalny, jeżeli chodzi o, o obiekty piłkarskie w Polsce. To jest coś, co w tej chwili stawia nas naprawdę w czołówce europejskiej. My w tej chwili nie mamy żadnych kompleksów, jeżeli chodzi o tą starą Europę, jeżeli chodzi o stadiony, o wyposażenie, o wielkość, o ilość tych stadionów. No. Nawet jak spojrzymy w Łodzi przez pryzmat tego, co jeszcze pamiętamy te 10 lat temu, a to, co mamy w tej chwili, no to jest, jest skok cywilizacyjny. I dzięki temu i Polska zyskała tak dużą imprezę i mam nadzieję, że Łódź wykorzysta tą ogromną szansę, którą jest organizacja mistrzostw U20 w przyszłym roku, a czasu jest niewiele. Tutaj ja rozmawiając z, z pracownikami pzpn którzy będą odpowiedzialni ze strony pzpn za organizację tej imprezy, bo to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, to, jest, to są 24 reprezentacje z całego świata, to jest tłum kibiców, którzy może nie w takiej skali jak na mistrzostwa świata, ale także ze swoimi drużynami jadą. I to po prostu trzeba wykorzystać, ale żeby to wykorzystać, to trzeba się doskonale do tego przygotować. A czasu zostało 15 miesięcy. Już nie chcę wracać do tej fatalnej aplikacji przed Euro 2012, bo wtedy właśnie nic nie mieliśmy i na dodatek jeszcze źle napisaną aplikację. Teraz łódź ma właściwie wszystko. No, ma obiekty, ma hotele, ma bardzo dobry dojazd właściwie ze wszystkich stron, już nie kraju, ale i Europy. Ale pan, jako doświadczony działacz piłkarski, proszę powiedzieć, czy będzie trzeba dużo pracy włożyć, żeby te obiekty, na których będą no rozgrywane mecze, ale także będą przecież obiekty treningowe w Łodzi potrzebne dla zespołów, które tutaj będą grały, czy to dużo pracy jeszcze trzeba w to włożyć i dużo kosztów? Stadion Przypiłszyńskiego to jest w tej chwili najnowocześniejszy stadion w Polsce, bo mnie nie jest znany przypadek dużego stadionu, który by po otwarciu stadionu widzywa w Polsce powstał. To po pierwsze. Po drugie, no my mamy centra treningowe, które zupełnie spokojnie mogą stanowić bazę dla reprezentacji. Kwestia, kto będzie chciał w okolicach Łodzi zamieszkać. Mamy Uniejów, mamy Poddębice to są, to są miejsca, gdzie doskonałe warunki, jeżeli chodzi o płyty są w ścisłej korelacji z niezłą bazą hotelową w Unii, a tam ta baza ulega znacznej poprawie, bo w tej chwili tam mamy kilka hoteli o standardzie 4-5 gwiazdek, czyli tam zupełnie spokojnie możemy bazę pobytową dla przynajmniej jednej ekipy stworzyć. Czyli ja bym się tutaj nie obawiał. To jest kwestia, w jaki sposób Łódź, jako Łódź, jako miasto i w jaki sposób województwo łódzkie wykorzysta ten ogromny potencjał, który wiąże się z przeprowadzeniem tej imprezy. Ja oczywiście jestem daleki tutaj od stosowania porównań, że no, nie wyszło nam EXPO, będziemy w zamian mieli... Mistrzostwa Europy, ale jest to szansa, żeby pokazać to młodzież jako to miasto, yy, zmieniające się miasto, nowoczesne miasto, yy, przyjazne nie tylko sportowi, ale wszystkim tym, którzy będą chcieli tutaj yy, przyjechać i zobaczyć, jak, jak to miasto się rozwija. Dziękuję bardzo. No więc trzymamy kciuki, bo czasu rzeczywiście pozostało niewiele, bo mistrzostwa zostaną rozegrane na przełomie maja i czerwca 2019 roku, więc właściwie niewiele ponad rok nam został do rozpoczęcia tych mistrzostw i myślę, że wszystko, co najciekawsze, Zawsze to dopiero przed nami. No w tej chwili wszystkie ręce na pokład, i ja myślę, że ponad podziałami, pomimo tej sytuacji, która jesienią będzie u nas w kraju. My musimy zrobić wszystko, żebyśmy tą imprezę przygotowali w taki sposób, żebyśmy nie musieli się wstydzić, a, a, a przede wszystkim, żebyśmy osiągnęli to wszystko, co sobie zamierzymy. Sukces sportowy, ale i sukces organizacyjny, bo to znowu stanowi przepustkę do kolejnych imprez. I to się wszystko okaże w maju na stadionie przy Alei Piłsudskiego, gdzie swoje mecze rozgrywa widzę w czy tam polska reprezentacja, bo myślę, że będzie grała w meczu otwarcia, dobrze, turniej mistrzowski otworzy. Pozostajemy w tym przekonaniu, że nie tylko ten pierwszy mecz, ale i także inne pozwolą na to, że yy, także w meczu finałowym zobaczymy polską reprezentację i poprawimy ten wynik, który już 35 lat minęło. Od tego największego sukcesu w tej w imprezie tej rangi, czyli czyli brązowy medal w Meksyku. Dziękuję bardzo Adam Kaźmiarczak, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.